Jak rozróżnić dobrego ducha od złego ducha? Pełni wolę Bożą, ten im jest bratem, siostrą, matką. Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znowu się zbierał tak, że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli jego bliscy, wybrali się, żeby go powstrzymać. Mówiono bowiem, odszedł od zmysłów. Natomiast uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili, ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach. Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. Jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę powiadam wam. Wszystkie grzechy bluźnierstwa, których się by ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem, ma ducha nieczystego. Tymczasem nadeszła jego matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po niego, aby go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół niego, gdy mu powiedzieli, oto twoja matka i bracia na dworze pytają się o ciebie. Odpowiedział im, któż jest moją matką i którzy są braćmi? I spoglądając na siedzących wokół niego, rzekł, oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Ewangelię Marka bardzo cenię za te szczegóły, które Marek dodaje i nie znajdujemy ich w innych Ewangeliach. I tam się pojawia taki szczegół, że służba Jezusa urosła tak bardzo, że nie mieli nawet czasu zjeść chleba. Nawet nie mieli czasu się posilić, więc by się wydawało, że nagle wszystko się rozwija, idzie tak dobrze, ludzie garną się do Jezusa takimi tłumami, że uczniowie mówią, nawet nie mieliśmy czasu na drugie śniadanie. I w tym czasie ci najbliżsi nagle przychodzą i mówią, on oszalał. A faryzeusze przychodzą i jeszcze cięższy zarzut wrzucają. Nie, on nie oszalał, on ma demona. Nie? Więc by się wydawało, że wszystko jest na dobrej drodze, że ta służba się rozwija i to tak się rozwija, że są bardzo zajęci przyjmowaniem tych, którzy chcą słuchać nauczania Jezusa. A tutaj taki mocny zarzut. I to, co Jezus odpowiada, tak konfrontuje mnie i mnie zastanawia, bo Jezus daje takie mocne kryterium, jak rozróżnić dobrego ducha od złego ducha. Jak rozróżnić opętanie od służby Panu Bogu, bo argumenty są bardzo ciężkie. Nie? Ci krewni nie są najbardziej życzliwi i mówią, oszalał, ale argumenty, które wytaczają faryzeusze są najcięższego kalibru. On jest zdemonizowany. A Jezus mówi, jeśli coś jest wewnętrznie skłócone, jeżeli coś buduje Boże Królestwo, nie może być od diabła. Jeśli coś niszczy Boże Królestwo, nie może być od Pana Boga, bo Królestwo nie może być skłócone. I ja to sobie tak myślę, nie, nawet tutaj między nami, między chrześcijanami, że jeżeli ty służysz Panu Bogu, a ja nie zgadzam się z tobą, ale to, co ty robisz, buduje Boże Królestwo, a ja w to uderzam, to ten sąd Pana Jezusa, to kryterium spójności jest bardzo surowy. Nie? Mówi, to nie może być Boże coś, co walczy z Bożym dziełem. A raczej nie może być demoniczne coś, co wzmacnia Boże Królestwo i wzmacnia naszą służbę Panu Bogu. Więc to jest taki tekst, który uczy nas wzajemnego szacunku dla siebie jako dla chrześcijan. Nawet jeśli do końca się ze wszystkim nie zgadzamy, nie ze wszystkim się rozumiemy, to żeby te owoce rozpoznawać, co buduje Boże Królestwo, a co w nie uderza. I jak moje działanie buduje Królestwo i wspiera, jak moje działanie buduje Boże Królestwo i je wspiera, a jak moje działanie je osłabia.
Pan Jezus wydaje się, że najpierw tak to mówi na zdrowy rozum, prawda? No, że dom wewnętrznie skłócony nie może się ostać. Takie rozumowanie to jest oczywiste. I w tym kontekście pojawia się jego zarzut bluźnierstwa ludzi przeciwko Duchowi Świętemu jako rzecz nieodpuszczalna. No i my wiemy, że to nie chodzi tyle o jakiś pojedynczy uczynek, co raczej o stan człowieka, kiedy to człowiek biały nazywa czarnym. To o to chodziło, nie? Tu Królestwo Boże rośnie, a oni mówią, nie, to jest od diabła. Tak radykalne zaprzeczanie, przypisywanie Panu Jezusowi w tym wypadku działania diabelskiego. W związku z tym ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu to jest taki pewien stan totalnego bycia w niewprawdzie, kiedy człowiek nie jest w stanie, nie chce przyjąć Bożego przebaczenia. Oczywiście i dla takich ludzi jest nawrócenie, ale to by oznaczało wyjście z grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. No i podoba mi się jeszcze to, że Pan Jezus pokazuje się tutaj jako mocniejszy od diabła. Czyli on jest tym, który tego mocarza związał i dom mu ograbił. To znaczy w tym domu byliśmy my. I tak. On nas wyzwolił. Tak sobie można przypomnieć jakąś, tak uzmysłowić jakąś akcję, nie? Kiedy się ratuje zakładników. My byliśmy zakładnikami, Pan Jezus przychodzi i swoją miłością, ofiarą swojego życia nas wyrywa z tego stanu. Tak. I nie wiem, czy kiedyś myślałeś o sobie, bo mi ten tekst tak zachęca, żebym o sobie tak pomyślał, chociaż przychodzi mi to z trudem. Nie wiem, czy o sobie myślałeś jako o najbliższym krewnym Pana Jezusa. Nie? Że wydawałoby się, że przychodzą ci najbliżsi krewni, przychodzi matka, nie? Przychodzą ci, którzy z Jezusem się wychowywali od jego dzieciństwa i uczniowie i mówią, powiedzcie, że to my, że to najbliżsi przyszli. A Jezus patrzy, którzy jeszcze przed chwilą uważali, że oszalał, a Jezus patrzy na tych, którzy są wokół Niego, obcy ludzie, którzy słuchają Jego słowa i mówią, to jest moja matka, to są moi bracia. Więc wow, jaki to jest przywilej bycia tym, który próbuje za Jezusem iść i wsłuchiwać się w to, co mówi, bo nagle w ten sposób stajemy się Jego najbliższymi krewnymi. Tak. I oni właśnie, Pan Jezus mówi, że co oni robią? Kto pełni wolę Bożą, ten im jest bratem, siostrą, matką. Pełni wolę Bożą. Jak ci ludzie wtedy pełnili wolę Bożą na swoim etapie? Przez to, że Jezusa słuchali. Tak. Przez co uczniowie i Jezus nie mieli czasu nawet na długie śniadanie. Tak. Dzięki. To zachęcające. Także kończymy ten odcinek taką refleksją. Ja przynajmniej tak pomyśl, że naprawdę idąc w te ścieżki za uczniami, idąc za Jezusem, stajesz się Jego najbliższym krewnym. To wzmacniające i wyposażające. A Jezus jest tak mocny, że każdego złego mocarza potrafi związać i nas wolnością obdarzać.